Dzień dobry, jest dzisiaj 4 lipca, poniedziałek, a my z GoSport płyniemy sobie na East Head na 2 nocki. Pogoda ma być całkiem sympatyczna. Silnik odpalony, a już jesteśmy tutaj tylko na tej linii środkowej Midship Line Brest i będziemy sobie śmigać niedługo. Wiatr mieliśmy tak zwany odpychający nas od Kei. Dlatego łódka sama zaczęła odchodzić, kiedy poluzowałam Bresta. Dla nas ten wiatr był korzystny. Wygląda, że chce do przodu, no. No, już okej, nie ma. Zacumowani byliśmy na tak zwanej głowie młota, Hammerhead. Tutaj, na planie mariny w GoSport, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Nie mieliśmy więc innych jachtów koło siebie, jak to zwykle bywa, kiedy używa się zwykłego pontonu. Musieliśmy tylko słuchać naszej łódki, by bezpiecznie opuścić marinę. Także trochę na skos musimy popłynąć, bo wiatr jest taki. Ten odpychający wiatr dopychał nas do falochronu mariny. Stąd po odwróceniu łódki dziobem do wyjścia musieliśmy popłynąć nieco na skos, by nie wylądować na falochronie. No taki urok. Co jest dobre na jeden manewr, potrafi odbić się czkawką na drugi. Przywiązujemy sobie prewenter. No bo musimy tam płynąć. Nasze próby żeglugi na motyla nie zdały się na zbyt wiele. Wiatr mieliśmy taki mało sprzyjający. Mimo kombinacji do współpracy nie udało się go zmusić przez całą drogę do Chichester Harbour. Po pewnym czasie zrezygnowaliśmy i zwinęliśmy grota. Kapitanu steruju! Czapki nie zgub! W okolicy wyjścia do Chichester mogliśmy skręcić i dzięki temu wiatr znalazł się z tyłu, a fok zaczął nieco lepiej pracować. A do tego doszedł jeszcze sprzyjający nam prąd. Nawet 5 knotów czasami się wyświetla. Cud. No bo tu płasko. Dokładnie. Nie ma fali, nie ma prądu. No, to znaczy prąd jest z nami. Dużo wiatru jeszcze. I wiatr się zebrał. No i lecimy. Powoli zbliżaliśmy się do East Head. To jedno z naszych ulubionych kotwicowisk na Solencie. Poszłam na dziób, by przygotować kotwicę, a tu niespodzianka. Nie dość, że kotwica utkwiła, to jeszcze winda kotwiczna się zbuntowała. W końcu jednak udało mi się z tym wszystkim poradzić i pozostało tylko znalezienie miejsca na rzucenie kotwicy i zabezpieczenie naszego łańcucha własnej produkcji snaberem. Link do filmu o snaberzu u góry. O tam!
problem jest, żeby łańcuch był luźny. A cały ciężar na linie. No i przybyliśmy na Isthet, jak zwykle wietrznie. Mogłoby przestać wiatr. Pokażę wam później zachód słońca. Może być interesujące z tymi wszystkimi chmurami tam. Zachód słońca jakoś udało mi się przegapić. Skupiliśmy się na obiedzie i na dramacie rozgrywającym się całkiem nieopodal. Tak sobie pięknie słoneczko powolutku zachodzi na Isthet, a my tu mamy dramat. Dramat, moi drodzy, bo no tutaj widzicie te dwie łódeczki pięknie zaparkowane. Tam sobie spokojnie łódka, która ma prawdopodobnie podwójny kil, wysycha. A tutaj jest żółta łódeczka. I powiem tak, jeszcze jest pół godziny do niskiej wody. To jest łódka no, z kilem, nie z podwójnym, tylko z takim pojedynczym kilem. I ona się powoli kładzie. I wygląda to bardzo niefajnie. Tutaj z tej łódki państwo przed chwileczką ewakuowali się, ponieważ zaczęli się niebezpiecznie zbliżać i powoli wbijać swoim kilem w dno. No ale też dla nas, może z naszej perspektywy, trochę na takiej ryzykownej granicy stoją. Myśleliśmy, że tak bardziej tutaj do nas podpłyną i między nas i ten jacht tutaj rzucą kotwicę, no ale rzucili wcześniej. No dobrze, to jest ich wybór. Natomiast ta żółta łódka, no niestety nie wygląda to fajnie. Pan tutaj z tej czerwonej łódeczki podpłynął dinghy i wziął pasażerów. Wziął załogę z tej żółtej łódki do siebie. No ja przypuszczam, że tak jeszcze z 2-3 godziny trzeba będzie czekać, aż trochę tej wody przybędzie. Będą się musieli państwo przestawić. No niestety, naprawdę jest mocno przechylona ta łódka. Tak sobie, moi drodzy, na chwilkę tutaj przysiadłam na dziobie, żeby popatrzeć na zapadający wieczór. A tutaj te zachody słońca są niesamowite. No niestety troszkę mi on uciekł. Także takie reszteczki mogę wam w tej chwili pokazać. My już mamy. Teraz będziemy sprawdzać, czy się lampka świeci. Ta żółta łódeczka. Może woda się podnosi, bo już zaczyna się nieco podnosić. No, tutaj jedna łódeczka już zapaliła Anchor Light. Druga łódeczka zapaliła. Pewnie to za nami niedługo zapali. O, i tam stoi taka motoróweczka, też już zapalone ma światło. Czas na nas również. Uspokoiło się, już tak mocno nie wieje. Jest naprawdę śliczny, śliczny wieczór. A ja wam życzę wszystkiego dobrego. Kręcimy się troszeczkę na kotwicy, ale nasz snaber tutaj, moi drodzy, o, z tej strony go chyba nie widać, pięknie, pięknie się sprawdza. Łańcuch luźny, amortyzacja jest, naprawdę dobrze to wygląda. Tu go puściliśmy bokiem, żeby się nie starł, zamiast tutaj przez windę kotwiczną. No i chyba działa. Troszeczkę się ruszamy, ale wygląda ok. Coraz więcej wody. Może później jeszcze sprawdzimy, jak tam ta żółta łódeczka będzie sobie radzić. Ale chyba będzie tam rzucenie kotwicy po nocy, no bo cóż. Za 6 godzin wysoka woda, za 6 godzin niska woda. Także tak to będzie wyglądać. Ja wam życzę miłego wieczorku. Dobranoc. To wszystko jest pod wodą, kiedy jest wysoka woda. W tej chwili niska woda, no to mamy rekordowo szeroką plażę.